W Doradzimy Belpol dziś temat stylu modern classic, tak bardzo popularnego ostatnio. Opowiemy o tym, jakie główne cechy ma ten styl, no i doradzimy, jaką podłogę do niego dobrać. Miłego oglądania, zaczynamy! Styl modern classic jest ostatnio bardzo popularny i coraz więcej osób sięga po ten styl albo interesuje się chociażby, na czym on w ogóle polega. Monika, ja wiem, że Ty lubisz w tym stylu projektować i właściwie no, większość Waszych wnętrz wychodzących z Twojego studia jest w stylu modern classic, w takim bardzo eleganckim, charakternym, jak to ja mówię. Na czym polega ten styl modern classic? Najczęściej projektujemy w stylu modern classic, ponieważ jest to jeden z najciekawszych i najbardziej efektownych styli we współczesnej architekturze wnętrz. Znajdziemy tutaj wiele inspiracji stylem art deco, glamour czy klasycyzmem przy jednoczesnym zachowaniu zasad współczesnej funkcjonalności. Jest to pewnego rodzaju mariaż nowoczesnych i klasycznych form, a o efekcie końcowym na pewno decyduje odpowiednia proporcja oraz zgrabne połączenie obu tych styli. Pięknie nam to opowiedziałaś wszystko, a zgodzisz się ze mną, że to jest połączenie również dwóch światów? Kobiecego, właśnie delikatnego, harmonijnego i tego męskiego, konkretnego? Tak, całkowicie się zgadzam. To jeśli się zgadzasz, to jeszcze o kolorystykę Cię podpytam i w ogóle o takie główne cechy tego stylu. Jeśli chodzi o główne cechy tego stylu, to na pewno będzie to połączenie nowoczesnych tapicerowanych mebli ze zdobionymi meblami skrzyniowymi, czyli na przykład meble kuchenne lub szafy z frezowanymi frontami. W tym stylu pojawia się też pewna ilość sztukaterii przysufitowej, sztukaterii ściennej oraz frezowane listwy przypodłogowe, które zawsze dodają szyku i elegancji. A kolorystyka? Jeśli chodzi o kolorystykę, to wnętrza te oscylują głównie wokół złamanych odcieni bieli. Pojawiają się także srebrzyste szarości oraz kamienne odcienie beżów. To są takie chłodniejsze odcienie znanych, ciepłych odcieni. Mm-hmm. Widzę, że to są odcienie, po które rzeczywiście my w ogóle ostatnio bardzo często sięgamy. Ale Monika, my dzisiaj w ogóle, jakby temat dzisiejszego odcinka, to jest dobór podłóg do tego stylu. Z tym wiem, że macie dość duży problem, albo właśnie w tym momencie, kiedy dochodzi do wybierania podłogi, zatrzymujecie się na dłużej. I tu chciałabym, żebyś trochę pomogła naszym widzom, jakie podłogi będą pasowały do stylu modern classic. I od razu może powiedzmy, że dziś pracujemy i omawiamy ten temat na podstawie paneli winylowych z rdzeniem mineralnym, żeby nam po prostu było łatwiej, żebyście też mogli sobie zobaczyć, jakie to konkretnie podłogi będą pasowały. Więc jakie, proszę Pani? W stylu modern classic wyraźnie zauważalne są dwa kierunki. Pierwszy z nich są to posadzki kamienne lub kamiennopodobne, czyli na przykład popularne ostatnio marmury. Drugi kierunek to są posadzki drewniane i drewnopodobne, czyli wszelkiego rodzaju panele, parkiety. A mówisz o jakby stylach, że drewno, kamień, panele akurat też mamy o różnym i wybarwieniu, bo może być drewnopodobny panel i panel imitujący właśnie kamień, więc też tutaj podpowiedź moja, że można je zastosować. Ale powiedz samo ułożenie też tego drewna i o temperaturę Cię trochę, Monika, podpytam. Czy ma tutaj znaczenie, czy my wybierzemy do tego stylu panele winylowe, które mają ciepłe wybarwienie drewna, jakiś ciepły dąb czy inne rodzaje, czy raczej to będzie bez znaczenia? Posadzka zawsze powinna być w pewien sposób dopasowana do całej aranżacji. Jeśli skupiamy się na ciepłych odcieniach beżów, no to sugerowałabym zastosować posadzkę w ciepłej temperaturze. Jeśli ściany będą jednak pokryte szarą farbą, lepiej będzie zastosować delikatnie chłodniejszy odcień posadzki, tak aby całość była zrównoważona. Czyli rekomendujesz raczej dobieranie tej podłogi do temperatury całego pomieszczenia albo wręcz całego projektu ogólnie?
Zgadza się, tak. To jest bardzo ważne, aby każdy element do siebie pasował. A samo ułożenie, Monika, no bo mamy w stylu klasycznym tak bardzo popularną jodłę. Jodłę klasyczną to już w ogóle myślę, że każdy z nas już ją kojarzy, ale mamy przecież również ułożenie desek w poziomach takich, tak, wychodzące z siebie. Deski dłuższe, deski krótsze. Co w Twojej opinii pasuje do Modern Classic? W stylu Modern Classic na pewno znajdą się jodełki. Jodełka zawsze miała i będzie miała swoich zwolenników oraz przeciwników. Ja akurat uważam, że umiejętnie zastosowana posadzka w jodełce doda szyku i elegancji nawet najbardziej nowoczesnym wnętrzom, szczególnie jeśli mówimy o jodełce klasycznej. Oczywiście dla osób szukających bardziej standardowych rozwiązań idealnie sprawdzą się ułożenia z przesunięciem 1 trzecia lub 1 czwarta. Mówimy o przesunięciu deski, żeby była jasność, tak? Chodzi o przesunięcie deski. Czyli tak naprawdę, czy ja dobrze rozumiem, że my mamy takie bardzo szerokie pole do popisu, że mało co nas ogranicza tak naprawdę, jeśli chodzi o te podłogi? Oczywiście, jest tutaj pewnego rodzaju dowolność. Nie ma sztywnych ram, w których musimy się trzymać, aby dane wnętrza były później określone stylem Modern Classic. To jeszcze może troszeczkę od siebie podpowiem. Panele winylowe z rdzeniem mineralnym dają nam możliwość położenia bardzo dużej powierzchni, aż do 200 metrów bez dylatacji, czyli właściwie od wejścia, od progu, poprzez wszystkie pomieszczenia, łazienkę, kuchnię, możemy położyć ten sam rodzaj podłogi, a tym samym uzyskać po pierwsze wizualne powiększenie naszego pomieszczenia, a po drugie ten efekt harmonii, który też jest w tym stylu tak bardzo ważny. Jeżeli o tym nie wiedzieliście jeszcze, że jest taka techniczna możliwość, to zostawiam z tą informacją. Myślę, że naszym widzom przyda się ona. Monika, podsumowując jakby ten temat Modern Classic. Modern Classic to? To najlepsza propozycja dla osób, które nie są zdecydowane na jeden konkretny styl. Oczywiście będzie to też bardzo dobra opcja dla osób, które cenią sobie klasyczne wzornictwo i nowoczesną funkcjonalność. No przepięknie brzmi. Takie przepiękne zakończenie. Mam nadzieję, że dla tych z Was, którzy zastanawiali się albo mieli jakieś wahania, czy wybrać jeden styl, ten taki bardziej właśnie nowoczesny, czy jednak ten bardziej klasyczny, być może do niego się skłaniacie, to teraz tym naszym wywiadem uzyskacie fajną informację, że po prostu można swobodnie połączyć jedno z drugim. My będziemy się z Moniką żegnały, ale jeszcze zostawimy Was teraz z Patrykiem, który od strony technicznej myślę, że bardzo konkretnie wytłumaczy, jak dobrze zamontować podłogę, jeśli chodzi o panele winylowe z rdzeniem mineralnym, tak żeby ona po pierwsze była świetnie zamontowana, po drugie cieszyła nasze oczy przez wiele, wiele lat. A za dziś bardzo dziękujemy. Niezależnie od tego, w jakim stylu wykończamy nasze mieszkanie, do każdego stylu znajdziemy odpowiednią podłogę Arbitum. W tym momencie mamy już aż 70 dekorów podłóg winylowych. W tym roku wprowadziliśmy 24 nowe kolory podłóg winylowych na rdzeniu mineralnym. Opracowanie i produkcja podłóg w Polsce to gwarancja jakości i stabilności dostaw. To, o czym wspomniała Asia, czyli montaż. W przypadku montażu podłóg na klej należy stosować się szczegółowo do naszych zaleceń. W przypadku montażu napływająco warto pamiętać o użyciu dedykowanego podkładu oraz o zwróceniu uwagi na równość podłoża, na którym chcemy ułożyć panele. To, co już wiecie z naszych poprzednich spotkań, to że nasze podłogi są przede wszystkim 100% wodoodporne, odporne na uszkodzenia mechaniczne, można układać je aż do 200 m2 bez dylatacji, jak również można je zamontować na płytkach. Świetnie sprawdzają się też przy ogrzewaniu podłogowym. Ale to, co na pewno zapadło Wam pamięć, to, że nasze podłogi są piękne jak drewno i praktyczne jak płytki. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do kontaktu z pracownikami sieci Belpol oraz do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami marki Arbitum.